Cześć, to już drugi odcinek serii o włoskich miastach odwzorowanych w Minecraft. Dzisiaj zwiedzimy sobie m.in. Koloseum w Rzymie, które w chwili obecnej znajduje się za moimi plecami. Zwiedzimy też Krzywą Wieżę w Pisie. Zajrzymy też oczywiście do Florencji. Już nie mam co więcej tutaj przedłużać. Tylko lecę wprost do odcinka. Właśnie się tapamy do Koloseum w Rzymie. I jak widzimy, Koloseum już tutaj nam się wygrywa. I naprawdę Koloseum jest wielkie. Tutaj mamy mapki z innych miast. I właśnie tutaj nam się przyda elytra oraz fajerwerki. Będziemy widzieć to Koloseum. Naprawdę robi wrażenie, jest przepiękne. Koloseum, nigdy nie widziałem takiego dużego jakby stadionu w Minecrafcie. Nie wiem, jak to ktoś zrobił. Czy to jest jakoś komputerowo przeniesiono, czy może ktoś to budował kratka po kratce. Wydaje mi się, że komputerowo, ale może nie mam racji. No to jak tutaj wchodzimy, to jest naprawdę ogromne. Nawet w korytarzach można się zgubić w Koloseum. A nie licząc tego, ile jest kratek bloków w środku. Ciekawe. Od tego momentu do tamtego miejsca, do tego miejsca do tamtego, ile jest kratek. Chcę się liczyć, prawdę mówiąc. Chyba kiedyś policzę. Naprawdę te Koloseum jest wielkie. Co ja mam wam tutaj pokazywać w Minecrafcie? Zaraz dam wam kilka ujęć oraz już zobaczymy Rzym w Minecrafcie. Więc zapraszam do ujęć dalsza część Rzymu. Po Koloseumie już jestem z powrotem na tym głównym lobby. Za chwilę będziemy się wybierać do Rzymu. Najpierw trzeba go tylko znaleźć. Już jak się znajdzie, można na niego śmiało dołączać. Jak mówią, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Mam nadzieję, że teleport to też. Ten teleport z pewnością prowadzi do Rzymu, więc już jesteśmy w Rzymie. Za chwilę nam się mapka załaduje. Jesteśmy w Rzymie, mogę powiedzieć oficjalnie. Ja tak bardzo nie znam Rzymu jak na przykład Wenecji, dlatego wam tutaj nie opowiadam, co jest, ale jeżeli wy byliście w Rzymie lub o nim coś wiecie, to możecie napisać o tym w komentarzu. Tutaj jest euro jakieś oraz budynki. Nie wiem, czy to ten Rzym. Tutaj mnie tapnęło i tutaj pisze Bazylika Świętego Piotra w Rzymie. Więc to jest Bazylika Świętego Piotra w Rzymie. To jest naprawdę wielka. Ale jak mi się wydawało, sprawdziłem, no ta bazylika nie stoi w Rzymie, tylko w Watykanie. Tutaj możecie ją zobaczyć w Minecrafcie. Naprawdę. Bazylika jest wielka. I w prawdziwym życiu. I tutaj w MC. Ale to ktoś musiał się napracować. Chyba, że na jakichś kreatorach robił, ale to naprawdę robi wrażenie ta bazylika. Zobaczcie, zrobię wam tutaj kilka ujęć, ale najpierw jeszcze gdzieś tutaj będziemy w Rzymie. O, tutaj Londyn już widzimy, a więc nie. Czy tutaj po drugiej stronie też Rzym? Tutaj może. O, ten kościół. Ciekawe, to on jest z jakiego miasta? Więc może tutaj pisze. A to już jest katedra Notre Dame w Paryżu. Okej, okay. No to w Rzymie mamy tylko ten kościół, chyba że to też, o. My mamy tylko tą bazylikę, tak, to tutaj. No i ja zrobię wam kilka ujęć oraz przeniesiemy się do Pizy we Włoszech jeszcze. Tam gdzie jest Krzywa Wieża w Pizie. Więc zrobię wam kilka ujęć, więc one lecą właśnie teraz. Thank you.
nie muszę długo odlatywać od tej bazyliki, dlatego że już tutaj za nią mamy krzywą wieżę w Pizie. Na tej mapce to jest wszystko tak napane w sumie, bo tam jest Golden Bridge w Anglii, Big Ben tam, a tutaj bazylika w Watykanie, a tutaj właśnie ta krzywa wiesza i właśnie ją teraz sobie pooglądam, ale naprawdę jest krzywa i to w Minecrafcie. Naprawdę bardzo fajne robi wrażenie. Tour de Pisa Italii. Okej, więc próbujemy na nią wejść. Już jestem na tej krzywej wieży i naprawdę też tu jest piękny widok. Naprawdę na tej mapce są fajne rzeczy, fajne budowle. Naprawdę cieszę się, że znalazłem tą mapkę. O, tutaj jeszcze na samej górze. O, tutaj flaga Włoch. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Zrobię wam kilka ujęć, a następnie jeszcze gdzieś przejdziemy. Jesteśmy właśnie przed katedrą Santa Maria del Fiore we Florencji. Jak tu widzimy, mamy prawdopodobnie to jest dzwonnica. To co wam teraz pokazuję. Tutaj mamy katedrę. A mapka ta pochodzi ze strony planetminecraft.com. Jak tu widać, mamy tutaj zdjęcie tej katedry. Teraz wejdziemy do środka. Została ta katedra zrobiona przez The Oxygen. Więc jeżeli chcecie pobrać wy tą katedrę, to macie link oczywiście w opisie. Ja już jestem z powrotem w MC. Jak mówiłem, wejdziemy do tej katedry. Tutaj powinno być gdzieś może drzwi. O, tutaj są drzwi. No i wow. Ale to jest ogromne. Nie wiem, czy ten twórca tej katedry budował ją sam w MC. A naprawdę ta katedra jest piękna. Zaraz jeszcze wam zrobię kilka ujęć oraz przejdziemy do kolejnej mapki. Ja tu jeszcze coś odkryłem, patrzcie, tutaj mamy taki taras widokowy i tutaj jest wyjście z tego tarasu widokowego. Tutaj można pójść albo tutaj w tą stronę. Tutaj dalsza część tego tarasu. Albo tutaj pójść na taras taki już w katedrze. Albo też można pójść od tutaj, tędy. Tutaj co tu jest? Jeszcze wyżej można pójść. Ja tutaj można dojść. I tak oto można dojść tutaj na dach katedry. Można tutaj też pójść w dół. Tak dojdziemy dotąd. Tu można wyjść normalnie. A więc dalsza część ujęć. Teraz za chwilę będziemy w Mediolanie, więc ja tutaj już naciskam na tabliczkę i się tepam. Jesteśmy na jakimś placu, tutaj już widzimy jakąś katedrę. Duomo di Milano, Milan, Italia, Włochy. Ale ona jest wielka, ta katedra w Mediolanie. Nie no, jest przepiękna, ale ona jest wielka. Zobaczcie, jak ktoś musiał tak długo to budować, jeżeli to nie zostało stworzone przez jakiś kreator. Coś tu jeszcze mamy? Jak wyjdziemy? Wow. To jest ten Mediolan cały. Wow.
robi wrażenie, można powiedzieć. Ja już tutaj zakładam Elytrę, sobie polatamy. Tu jakiś pomnik. Tutaj jeszcze jakiś budynek. Tutaj kolejny. A tutaj katedra. Dobra, wlecimy do katedry. Czy się zmieszczę przez drzwi? Nie udał się tak do końca. I tutaj mamy ołtarz. Jezus. Przepiękne jest ta katedra. Zrobię wam kilka ujęć z Mediolanu. Oraz za chwilę się widzimy w innym miejscu. Ja już dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że spodobały wam się te włoskie miasta Minecraft. Pamiętajcie, że aby pobrać tą mapkę, wystarczy wejść w opis tego filmiku i pobrać. Więc zapraszam was do pobierania. Ja już kończę. Do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień, w sobotę o godzinie 17. Do zobaczenia. Miłego dnia. Cześć!